Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. W naszym studiu, przypominam, panowie Radosław Majdan, Tomasz Sokołowski. Analizujemy dzisiejszy wieczorny mecz Słowenia-Polska w eliminacjach Euro 2020, ale kibicom przypominamy, że dziś przecież również wielki mecz rozegrają nasi koszykarze w Mistrzostwach Świata i to już za niecałe pół godziny, o godzinie 10:00 mecz z Rosją. Chciałem was, panowie, zapytać, czy wy też oglądacie, kibicujecie naszym koszykarzom, bo faktycznie zrobił się spory szał na ich kursie. No nie da się ukryć, tak? Nikt może nie spodziewał się, bo w meczach towarzyskich, sparingowych przed właśnie Mistrzostwami Świata te wyniki nie były na tyle optymistyczne, ale z meczu na mecz ta reprezentacja się rozkręca, mimo tutaj nawet pomocy gospodarzy przeciwko, jak grali z Chinami, mimo tutaj pomocy sędziów, też się nie udało się Chińczykom wygrać. No i teraz chyba najtrudniejsze, jeden z najtrudniejszych etapów już, żeby wygrać mecz z Rosją, bo to daje awans do ćwierćfinału. Tak, i my zawsze kibicujemy i śledzimy sukcesy naszych reprezentantów, niezależnie w jakiej to jest dyscyplinie. Życzę naszym koszykarzom, żeby poszli śladami naszych siatkarzy, tak? I ten szał, ten boom na tą dyscyplinę, żeby był cały czas progresywny. No i to jest rzeczywiście takie trochę niespodziewane. Charyzmatyczny trener, no taki pozytywnie szalony prezes, tam, że tam wszystko zgrało, chłopaki wygrywają, więc na pewno atmosfera jest fantastyczna. No i trzeba im życzyć tego, żeby doszli oczywiście jak najdalej, bo jeżeli oglądamy jakieś wielkie imprezy, jest nasza reprezentacja i nie zawodzi, to myślę, że coraz z meczu na mecz tych ludzi w tysiącach rzeczywiście przybywa i ten entuzjazm się na pewno udziela. Nie wiem, czy widzieliście jeszcze w mediach społecznościowych przed meczem z Chinami tutaj trenera Mike'a Taylora. Niesamowite to jest. No, także no, wszystko idzie, wszystko gra, jak to się mówi. I teraz jakby niesie to ich. Tak, charyzmatyczny trener, ale widać też, że ekipa działa faktycznie jak drużyna. 10:00 mecz z Rosją. Byłoby było dobrze, bo koszykówka chyba zasługuje w Polsce, żeby wrócić na swoje miejsce. Bo potencjał, jak widzimy wśród kibiców, jest niesamowity. My, panowie, mówimy dzisiaj jednak o meczu ze Słowenią w eliminacjach Euro 2020. Mówiliśmy o bramkarzu, mówiliśmy o obronie i teraz o ewentualnych dylematach Jerzego Brzęczka, jeśli chodzi o pomoc. Tu chyba najmniej znaków zapytania w środku. Krychowiak, Klich, na skrzydła Grosicki, Zieliński. Jak to widzicie? Czy tak to powinno wyglądać? Tak. Ten ostatni mecz z Izraelem pokazał, że to ustawienie jest optymalne, bo jeżeli chodzi szczególnie, bo tutaj tak naprawdę Grzegorz Krychowiak, no po nim wiemy, co możemy się spodziewać. Dobrze, że w klubie swoim Lokomotywie Moskwa cały czas gra dobrze, jest wybierany do 11 kolejki, strzela bramki, gra troszeczkę wyżej niż w reprezentacji. Niemniej jednak jest w tej swojej formie i chyba wraca do tego swojego, do tej swojej dobrej dyspozycji. Klich tutaj również wydaje mi się bardzo solidny piłkarz. Kamil Grosicki, no to jest turbo, tak? I my oczekujemy od niego tych szybkich akcji na skrzydłach. Natomiast Piotr Zieliński, on jest wystawiany w tym sezonie na trzech, no, różnych pozycjach, aczkolwiek w środkowej linii. Trener klubowy wystawiał go albo na lewym skrzydle, albo na szóstce, czyli taki jakby ten środkowy pomocnik najbardziej zbliżony do obrońców, co jest bardzo ciekawe, bo zawsze zarzucano Piotrowi Zielińskiemu, że on nie potrafi grać w defensywie i tutaj po stracie piłki tracimy na tym jako zespół, co okazuje się, że nie do końca prawdą. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację, jest zdecydowanie prawe skrzydło, tak? To, co zagrał Piotrek z Izraelem, sam mówił, że poczuł tą swobodę, czy przy linii, jeżeli dryblował, czy wtedy, kiedy z piłką z prawej strony schodził do środka, rozgrywał piłki, potrafił, bo on potrafi bardzo dobrą zagrać piłkę, taką tą ostatnią, prostopadłą, kończącą, więc wydaje mi się, że zdecydowanie, no chociażby, tak jak mówię, odwołując się do ostatniej potyczki z Izraelem i to był chyba jeden z lepszych meczy Piotra Zielińskiego w kadrze i my takiego Piotra chyba też oczekujemy i czekamy na to, żeby on był powtarzalny, żeby on nie zagrał jednego, dwóch meczów dobrych, a później znowu będziemy się zastanawiali, gdzie jest nasz fenomenalny piłkarz Napoli, tylko chcemy, żeby rzeczywiście już wziął na swoje barki, żeby w tym każdym meczu dawał to, na co go stać i pokazywał swoje wysokie możliwości. Tak, drugi skrzydłowy, Grosicki, też chyba przyjeżdża na reprezentację w gazie, jego klubowie może nie wiedzieć się ostatnio najlepiej, ale on faktycznie rozgrywa świetne mecze, ale też Radek powiedział o Krychowiaku, prawda? Trochę tam były obawy, lekki uraz, nie wiedzieliśmy, jak to z nim będzie, ale już trenuje normalnie, więc w dzisiejszym meczu pewnie zagra. I co? W świetnej formie, znakomita wiadomość, bryluje w Lokomotywie, wybierany do 11 kolejki. I co? Wrócił ten Krychowiak, na którego tak czekaliśmy? No, widocznie znalazł klub, miejsce swoje, no po zamieszaniu
po nieudanym transferze do PSG, no widocznie taki Lokomotiv i oni pasują do siebie i odbudował się fizycznie, to przede wszystkim asystuje, strzela bramki, to co już Radek powiedział, dobrze w defensywie, no to co chcieć więcej, tak? I przyjemność grania, pasja, przyjeżdżanie na kadrę, realizowanie się i może to będzie po mistrzostwach Europy, dla wielu zawodników to może być kolejny etap w życiu, tak? Bo jeżeli tam dobrze wypadniesz, to może się różnie wszystko zdarzyć. Tak, i tutaj, bo czasami kibice mogą sobie zadawać pytania, skąd się bierze taka zmienna forma albo wahania, że jeżeli zawodnik traci pozycję w klubie, nie ma tego rytmu meczowego, to nie jest w stanie mieć tej pewności siebie. Naprawdę, w tej środkowej strefie, w ogóle na boisku, stosunkowo jest mało miejsca, i wtedy, kiedy jesteś bardzo pewny siebie, przygotowany, podejmujesz dobre decyzje, grasz szybko, w tempo i gdzieś tam nie zżera cię tak zwana panika. Natomiast jeżeli tego nie ma i ta pewność odebrana zawodnikowi powoduje, że on dokonuje złych wyborów, zwalnia grę, traci piłki, niedokładnie zagrywa, więc tutaj myślę, że ten trudny czas tak już jest na alibi. Na alibi, dokładnie. I ten trudny czas za Grzegorzem Krychowiakiem jest, bo czasami odnosiłem wrażenie, że on, czując, że nie jest w dobrej formie, trochę tak jakby chciał pokazać, że w niej jest i trochę zaklinał rzeczywistość. Przez to właśnie za długo prowadził piłkę, grał do boku, miał mniej tych takich piłek właśnie długich, z których kiedyś właśnie słynął, otwierających również drogę do bramki, więc rzeczywiście myślę, że jego forma ustabilizowała się w Moskwie i też przełoży to na grę w reprezentacji. Tak, pamiętamy kluczowa postać w ostatnich mistrzostwach Europy. No i umówmy się, czekaliśmy na niego, bo potem nam trochę zaginął na jego wielki powrót tej optymalnej formie. Taki Krychowiak w takiej formie, to dla Jerzego Brzęczka też jest jak dar z niebios. Więcej możliwości, więcej pewności. No tak, to wiemy, ile on dawał wcześniej w eliminacjach do Mistrzostw Europy we Francji i w samej Mistrzostwach Europy, a wiemy, co było na Mistrzostwach Świata w Rosji. Także każdy z zawodników ma swoje te lepsze i gorsze okresy w klubie, a to później się przekłada na reprezentację, bo przyjeżdża ewentualnie nieprzygotowany albo pod względem ilości meczów i ta forma jest słaba, a później na reprezentacji nie ma czasu, żeby ją odbudować. Też jak nie grasz, no to później to się przekłada. A praktycznie ci zawodnicy, którzy są, czy dopiero Liga Włoska startuje, no też się nie mamy czego obawiać po Zielińskim. Carlo Ancelotti znalazł na niego miejsce, daje mu szansę na tej stronie. Także tutaj no, mi się wydaje, że no, ta reprezentacja już się tak ukształtowała, że teraz tylko czekamy, żeby kolejni zawodnicy, a mamy kilku tutaj. Młodzież nie bał się trener Brzęczek powołać kilku młodych zawodników. Krystian Bielik, powołany do reprezentacji, gwiazda kadry Czesława Michniewicza. Wiele sobie obiecujemy po tym zawodniku, taki w przyszłości następca Grzegorza Krychowiaka, prawda? Nadchodzi już jego czas, on już jest teraz gotowy, żeby tak realnie wzmocnić tę kadrę? Tak, to jest jeden z tej czwórki, którą wymienialiśmy, pamiętam, właśnie podczas trwania mistrzostw, czy zaraz po mistrzostwach Europy U21, jako z tego, który w tej reprezentacji niedługo powinien się znaleźć. I rzeczywiście, to się potwierdziło, bo zdecydowanie zasłużenie. Krystian Bielik, uważam, że piłkarsko jest dojrzałą postacią i tutaj trener Brzeczek mówi, że widzi go właśnie na pozycji defensywnego pomocnika, bardziej niż na pozycji środkowego obrońcy, więc jak najbardziej naturalnie jest to następca albo Grzegorza Krychowiaka, albo Mateusza Klicha, tak, bo tutaj też patrzymy w kierunku tego zawodnika i Bielik może również jego zastąpić. Na pewno jest to zawodnik, który ma dużą wartość, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki. On potrafi minąć rywala, zagrać piłkę, to jest piłkarz nie tylko defensywny, ale też potrafiący coś wnieść do ofensywy. A jak ważna jest to pozycja, przekonaliśmy się odwołując się do naszych największych sukcesów tej reprezentacji, właśnie tej mistrzostwa Europy. Tam bez tak poukładanego środka w defensywie nasze skrzydła nie mogłyby sobie tak swobodnie radzić, nie moglibyśmy angażować tylu piłkarzy w grę ofensywną, a później nie moglibyśmy tak dobrze bronić. Także destrukcja jest w piłce dzisiaj niesamowicie ważna, więc myślę, że tutaj on, Gumny również, pokazał się w Lechu z dobrej strony i jest to piłkarz, który myślę, że w bardzo niedługim czasie trafi za granicę. Radek, mi się wydaje, że no szkoda, że nie trafi już teraz, wiesz, bo kolejny sezon... Jeszcze jest młody, to jeszcze wiesz, wiem, tylko kolejny sezon już tak już ukształtował, mi się wydaje, już swoją pozycję w naszej ekstraklasie, że już powinien ten krok naprzód zrobić i tylko dobry wybór klubu, tak? Mówiło się już, praktycznie był jedną nogą chyba bodajże w Mönchengladbach, chyba bodajże sezon wcześniej. Coś mówiło się też i o Lidze Włoskiej, to coś tam chyba też Celtic chyba no, był. Ale jakieś, to wiesz, właśnie, no tak, jeżeli chcesz zrobić krok naprzód, to właśnie, no to Ekstraklasa to już jest za mały garnitur dla ciebie i taki Błaszczykowski, taki Lewandowski przekonali się, tak? Gdzie
w odpowiednim momencie. Właśnie chodzi o ten odpowiedni moment, żeby też nie za szybko, żeby nie poszedł do klubu, gdzie nie będzie miał miejsca i nagle na pół roku tak, wypadnie. To zawsze jest tak, że nie wiesz, tak istnieje, na zachód, wiesz, to istnieje i teraz no właśnie. Kilku zawodników młodych, którzy wyjechało po mistrzostwach Europy, które były w Polsce do lat 21, no przekonało się, że no i już Jach wraca do Rakowa, tak. To nawet, słuchajcie, Bartosz Kapustka, pamiętamy, no, objawienie tych mistrzostw, pamiętacie, tak. Jak fenomenalnie w tym pierwszym meczu z Irlandią i tak dalej, chwalony przed wszystkim, dostał kontrakt bardzo dobry. To Leicestera później jednak no, gdzieś tam nie wytrzymał rywalizacji, poza tym kontuzje mu się przydarzyły. Tak, widocznie ten klub, czy Liga Angielska dla jego umiejętności to może... Fizycznie chyba trochę za dużo. Czy ewentualnie klub na niego nie stawiał, no nie wiemy teraz ile i teraz musi się odbudowywać w innym klubie. Dobrnęliśmy, panowie, do napastników. Formacja, w której też mamy znaki zapytania. O formę lewego nie musimy się martwić. Imponuje strzelecko w Bundeslidze. Niesamowite otwarcie. No właśnie, jak waszym zdaniem Brzęczek rozegra ustawienie w ataków w tym meczu? Ja bym chciał, żebyśmy zagrali na dwóch napastników i bardziej widzę współpracę między Krzysztofem Piątkiem a Robertem Lewandowskim, jakie takie ustawienie, powiedzmy, od defensywy 4-4-1-1, że Robert trochę za plecami Piątka, tak jak miało to miejsce kilkakrotnie właśnie w meczu z Izraelem, ponieważ Robert oprócz tego, że jest fenomenalnym strzelcem i tak będzie się zawsze włączał za akcją i znajdzie się w polu karnym, ale on potrafi zagrać prostopadłą piłkę, co jest niewiarygodne, jeżeli chodzi o tego piłkarza, bo on zawsze na sobie skupia dużą uwagę defensorów. Jeżeli Robert Lewandowski ma piłkę na 18-19 mecze, to do niego dobiega dwóch, tam jeszcze ktoś trzeci asekuruje. Jest to też możliwość do naszych piłkarzy z tych formacji ofensywnych, bo nie chodzi tylko o piątkę, ale także dla skrzydłowych, żeby wejść na jakąś prostopadłą piłkę, którą Robert potrafi zagrać. Natomiast jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka, mam nadzieję, że dostanie szansę gry, ponieważ to być może jest dla niego taki moment odbudowania się, uwierzenia w siebie, przypomnienia sobie, że przecież to jest ten pistolero, który zatracił tą umiejętność strzelecką. Powiem wam tylko taką ciekawostkę, którą przeczytałem, że numer 9, który teraz dostał, jest trochę takim przeklętym numerem dla Milanu. W ostatnich 8 latach zawodnicy grający z tym numerem, słuchajcie, strzelili tylko 25 bramek strzelili, ale żaden z nich nie strzelił więcej niż 9 w sezonie. I teraz, kiedy on dostał chyba 19 czy 18 i walczył o tą 9 i tak jakby zaczął się jak każdy inny. Ale ja wierzę, że reprezentacja dla niego będzie tak jak dla Kamila Glika, czyli taka przestrzeń, w której się odnajdzie, zacznie strzelać i poza tym, no tutaj on jest uwielbiany przez kibiców, co strzela bramki. Najskuteczniejszym jest naszym piłkarzem eliminacji, więc mam nadzieję, że dostanie szansę. Tak, ta klątwa numer 9 Milanie. A to też jest zmiana trenerów, zauważcie. Nowy trener, znowu trzeba ewentualnie nowe ustawienie i też szukają tego ustawienia, czy z dwoma napastnikami, czy z jednym napastnikiem. Też pół roku w nowym klubie. Oczywiście, jakby w tej dyspozycji, jak przechodził tutaj z Genui tutaj do Milanu, no to wiadomo, to już siłą rozpędu. Nowy sezon, nowe wszystko, no to zawsze gdzieś tam nie wejdziesz w odpowiednim, tak jak na przykład Robert strzela, także taki Lewandowski, tak, strzela bramki, tak wszedł w sezon jak nigdy w Bundeslidze, tak? A teraz, no właśnie, no może ten drugi sezon zawsze jest trudniejszy, bo wiedzą, jaki był poprzedni sezon, ile bramek strzelał, to każdy teraz już podwójnie się skupia na nim. Tak, ale to też ten zmiana systemu, rzeczywiście, bo jeżeli grasz na jednego napastnika, takiego stricte, tą 9 wysuniętą i wydaje mi się, że akurat Krzysztof Piątek się najlepiej czuje na tej pozycji, a jeżeli masz już koło siebie zawodnika, to nie zawsze może znaleźć dla siebie to miejsce i tutaj wydaje mi się z tym miejscem do tego, żeby wypracować sobie sytuację, już gdzieś tam jest ten tłok i widocznie musi się cały czas jednak umiejętnie przestawiać na ten nowy system trenera Gianpaolo, tym systemem, który gra właśnie ten Milan od początku tego sezonu, a poza tym zgodzę się. Zawsze ten drugi sezon to jest taki troszeczkę, że już obrońcy cię szanują, doceniają, więc tam też jest podwojenie krycia. No i no, jak to się mówi, łatwiej jest wejść na szczyt niż tą formę na tym szczycie utrzymać. Ale co, nie martwimy się, Tomek, o Piątka, tak? Początek sezonu, też nowa taktyka nowego trenera AC Milan i kadra, dobre miejsce, jak też Radek mówił, żeby się odblokować. Odblokować jak najbardziej. Bardziej. Także tutaj dla niego nie ma, jak przyjeżdżał właśnie, to gdzieś jedno dotknięcie, delikatne dotknięcie piłki, piłka wpadała, tak? Zobaczymy właśnie po tym słabszym tutaj wejściu tutaj w Serie A w tym sezonie, zobaczymy jak się tutaj Krzysiek tutaj wkomponuje, ale ma wokół siebie zawodników, z którymi się dobrze rozumie i to pokazało wcześniej i zobaczymy jak w tym meczu dzisiejszym ze Słowenią. Tak, jeszcze a propos naszych dzisiejszych rywali.
Oni też bardzo skrupulatnie podchodzą do tego meczu. Wszyscy znają Piątka już w Serie A, wszyscy znają Lewego w Bundeslidze, ale panowie w Słowenii też doskonale chyba mają naszą kadrę rozpracowaną. Widzimy, jakie decyzje podejmuje trener Słoweńców, który powołuje na przykład na zgrupowanie piłkarza Piasta Gliwice, Urosza Koruna, który szans na występ w tym meczu raczej nie ma, ale cenne źródło informacji dla niego, więc widać, jak skrupulatnie podchodzi do tego meczu z Polakami. Tak, jest Roman Bezjak, były napastnik Jagiellonii. Na pewno zawsze informacje są niesamowicie ważne, chociaż sądzę, że na pewno w ekipie Słowenii jest ten trener od przygotowania taktycznego, który nasze mecze dokładnie oglądał, analizował i dzisiaj pewnie będą chcieli te nasze atuty bardzo mocno zablokować, a wykorzystać ewentualnie coś, co jest niewygodne dla naszej reprezentacji, tak? Czyli ta agresja w środku pola, no bo wcześniej się zdarzało w tych pierwszych meczach, jeżeli drużyny grające przeciwko nam były agresywne, dochodziły tym wysokim pressingiem, to czasami mieliśmy problem z rozegraniem piłki od tyłu. Co prawda ten mecz z Izraelem, że tak powiem, to wszystko nam dał nowe wrażenie naszej reprezentacji, ale wcześniej rzeczywiście mieliśmy z tym kłopoty. Wtedy też nie za dobrze funkcjonowały boki, więc tutaj na pewno trener będzie chciał naszych rywali na pewno zatrzymać nas na skrzydłach. Pozwolić, żebyśmy rozgrywali tą piłkę w środku, ale też myślę, że Słowenia się cofnie i to oni będą chcieli zagrać z kontry, bo wiedzą, że my, właśnie tak jak Tomek powiedziałeś, że my lubimy grać wtedy, kiedy mamy dużo przestrzeni na połowie rywala, bo mamy zawodników predysponowanych do tego, że jeżeli Kamil Gorzycki ma dużo miejsca, dużo przed sobą boiska do przebiegnięcia, dostanie piłkę za obrońców i zawsze do niej zdąży. Natomiast kiedy drużyna jest cofnięta i jest bardzo tłoczno i gęsto i są te odległości między obrońcami, już jest zdecydowanie trudniej. Patrzymy na bilans naszych starć ze Słowenią. 6 spotkań na korzyść Polaków, 2 zwycięstwa, 3 remisy i porażka. Ale porażka taka bolesna, o której w Słowenii pamięta się do dziś. 10 lat temu niemalże dokładnie. 0-3. To były eliminacje mundialu, kadencja Leo Benhakera. Swoją drogą został po tym meczu tak nieelegancko zwolniony przez ówczesnego prezesa. Dla Słoweńców mecz, który pamięta się do dziś, niektórzy uznają go za najlepszy w historii reprezentacji Słowenii i przypomina się to spotkanie w słoweńskich mediach jako taka motywacja dla piłkarzy, żeby wzięli przykład. Pamiętacie ten mecz? Gdzieś tam w głowach siedzi jeszcze? Dziś trochę, wiesz, za nami. Bardziej chyba kulisy chyba zwolnienia bardziej tutaj Leo Benhakera, że tutaj tak nastąpiło może nieelegancko, ale to wiesz, to 10 lat. Oczywiście my też pamiętamy, przypominamy nasze słynne Wembley, tak, gdzie z Anglikami wyszarpaliśmy remis i my pojechaliśmy na mundial. To zawsze takie rzeczy będzie się przypominało, wracając do tych spotkań, ale tu my mamy atuty w postaci zawodników o takim poziomie. Jak popatrzymy na kadrę, którą w dzisiejszym przeglądzie sportu i patrzymy na Słoweńców, to od razu mi się na lewej stronie tutaj mamy Beniamina Werbicza, który jest z Dynami Kijów i prawdopodobnie będzie grał z Tomaszem Kędziorą na stronie. Także też ciekawa tutaj rywalizacja dwóch zawodników. Spotkanie znajomych. Tak, i kilku zawodników patrzymy też czy w Turcji, czy we Włoszech, czy w Dynamie Zagrzeb. Także... Ale to my mamy coś, czego nie mają właśnie tutaj Słoweńcy i oni na pewno mają tutaj jakieś obawy, na pewno bojaźń jakaś będzie, tak, bo wiedzą, jakich mamy zawodników, tak, i my musimy to wykorzystać, w którym miejscu jesteśmy i swoje zagrać, odważnie zagrać. Tak, i to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości. Dziennikarze słoweńscy chcą dać takie słowa otuchy swoim piłkarzom, przypominając mecz sprzed dekady prawie, że także skoro przez te 10 lat tak dużo się zmieniło, na korzyść oczywiście naszej reprezentacji, to są tylko jakieś, powiedzmy, mrzonki i dziennikarze zawsze się zajmują takimi porównaniami, nawiązaniami i taką nadzieją, że być może skoro wtedy daliśmy radę, dlaczego nie mielibyśmy dać rady teraz. Tak, a propos tych motywacji, to też mówiliśmy trochę o tym na początku, że Słoweńcy, o ile fatalny początek, 2 remisy, potem porażka, w ostatnim meczu zwycięstwo, ale wyniki w grupie ułożyły się w taki sposób, że ta ekipa ma o co grać. O to drugie miejsce. Różnice są naprawdę, naprawdę niewielkie, bo do drugiego miejsca mają stratę zaledwie 2 punktów. Wczoraj jeszcze potknął się Izrael w meczu z Macedonią. No to jest chyba największa motywacja. Mimo tego słabego startu, oni wciąż mają szansę, żeby o ten awans powalczyć. To, że Polska jest liderem i wyraźnym, to nie znaczy to, że właśnie nie będą szukać szansy. Piłka już niewielokrotnie to
pokazywała, że właśnie tutaj no, wystarczy jedna akcja, wystarczy stały fragment, gdzieś gapiostwo. Także tutaj mówię, my nie jesteśmy taką, aż taką drużyną, żebyśmy każdego z kwitkiem, czy to u siebie, czy to na wyjeździe dwoma bramkami, czy nawet trzema, czy takie mecze jak z Izraelem, to na pewno będzie ciężko powtórzyć. Chciałoby się, żeby właśnie Polacy w każdym meczu odprawiali z kwitkiem, ale na to muszą ciężko zapracować. Do tej pory pracowali. Nic nie jest powiedziane, że dzisiaj może być podobny wynik, tak? Ale też możemy się spodziewać, tak jak trener Brzęczek, który ma na pewno większą wiedzę o przeciwniku, że to, że mają tyle punktów, że cię czeka reprezentację Polski ciężkie spotkanie. Tak, tym bardziej, że wydaje się, że po tym losowaniu wydawało nam się, że ta Słowenia będzie zdecydowanie groźniejsza. Ja myślę, że ta drużyna ma zdecydowanie mniej punktów niż potencjał tego zespołu nam o tym mówi, więc to też o tym świadczy, że to nie będzie łatwe spotkanie. A pamiętając też te wcześniejsze mecze, to mimo tego, że nasza drużyna wygrywała w Austrii, z Macedonią, czy z Łotwą, to jednak zbierała no, takie nie do końca pochlebne recenzje. Cały czas jednak tam powiedzmy eksperci, fachowcy, dziennikarze doszukiwali się jakichś słabych punktów, że mecze były wyszarpane, że to jeszcze nie było z tyłu. Dokładnie, dopiero ten ostatni mecz z Izraelem dał nam wszystkim taki po prostu oddech obraz drużyny, która naprawdę wie, w którym kierunku zmierza, że trener ma już ustaloną, że tak powiem, filozofię. Chociaż myślę, że Jurek Brzęczek, znając go, wiem, że on od początku to miał. Po prostu dążył do czegoś, co mu zaczęło funkcjonować właśnie w tym meczu z Izraelem. Co nie zmienia faktów, że tych punktów no, zrobiliśmy 12 i zaczęliśmy ten program właśnie od tego, że te statystyki dla tego zespołu po prostu przejdą do historii, bo jeżeli dzisiaj nie stracimy bramki, to już będzie chyba historyczny wynik, jeżeli chodzi o reprezentację Polski i czyste konto, czy zdobyć punktową. Więc na pewno też dla naszej reprezentacji każde kolejne zwycięstwo jest utwierdzeniem się i dodaniem pewności siebie i z meczu na mecz po zwycięstwie gra się łatwiej. I też bardzo miło ze strony rywali, że grają dla nas i potykają się w bezpośrednich starciach. Też więcej spodziewaliśmy się po Austriakach chociażby, którzy teoretycznie mieli być naszymi najgroźniejszymi rywalami w tej grupie. Panowie, na końcu zapytam was jeszcze proste, nieproste pytanie o wasz typ na dzisiejszy mecz. Oj, no każda wygrana, nawet jak stracimy bramkę, tak? Gdzieś to będzie, gdzieś tam pierwszą bramkę w tych eliminacjach. Wiemy, że za 3 dni odgramy kolejne spotkanie i to też właśnie po tych 2 spotkaniach to już praktycznie droga już będzie, praktycznie już możesz bilety bukować, jeżeli odniesiesz zwycięstwo i to... Każde zwycięstwo. Takie typowanie. Tak. Jaki będzie wynik? Będzie wynik? 1-0 też przyjmiemy, czy będzie 3-0-3 też przyjmiemy, tak? Wiesz, ja myślę, że to będzie naprawdę ciężkie spotkanie i boję się, że w tym meczu, bo już tyle razy nie straciliśmy bramki, że w końcu troszeczkę ten łuk szczęścia nam tam gdzieś no, ominie. Natomiast te 2 mecze ze Słowenią i później z Austrią, no mogą dać nam naprawdę już praktycznie awans do Mistrzostw Europy. Ja już myślę, że generalnie no, musiałaby się stać tragedia. No niemniej jednak dzisiaj... Wiedzą, o co grają. Życzę im zwycięstwa i mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż to nie będzie łatwe spotkanie. Czekamy niecierpliwie na to, co wydarzy się wieczorem. Oby dziś polscy kibice mieli powody do radości. To spotkanie wieczorem, 20:45, a już za chwilę polscy koszykarze rozpoczną kolejny mecz Mistrzostw Świata. Rywalem Rosja, trzymamy kciuki. Radosław Majdan, Tomasz Sokowski, dziękuję panowie. Dziękuję, miłego dnia. Arkadiusz Błaszczyk, dziękuję za dziś. To był magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dobrego weekendu. Magazyn sportowy.